Po Krakowie przyszła kolej na Warszawę, w której współczesna emigracja grecka jest również szeroko reprezentowana. Powołana została do życia wspólnota grecka, dla której liturgie w ojczystym języku będą odprawiane w kaplicy studenckiej pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego przy Centrum Kultury Prawosławnej. Organizacją życia tej wspólnoty zajmie się również ojciec Sawa Syczewski. 17 marca 2019 roku odprawiona została pierwsza święta liturgia. Okazją było obchodzone właśnie przez Greków Święto Niepodległości, połączone ze świętem Zwiastowania Matki Bożej. Zbiegło się to również z przypadającymi na ten rok uroczystymi obchodami stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Grecją. Początek naszej działalności, właściwie intensyfikacji stosunków polsko-greckich i na płaszczyźnie kulturalno-politycznej, ale przede wszystkim na płaszczyźnie religijnej wobec obu kościołów prawosławnych, czyli kościoła Grecji i Polski, datujemy na 97 rok w ubiegłym wieku, kiedy to ówczesny arcybiskup białostocki Sawa, dzisiaj metropolita warszawski całej Polski, zwierzchnik na cerkwi prawosławnej, przekazał kopię ostrobramskiej ikony Matki Bożej w Atenach. Ta ikona została bardzo szybko otoczona dużym kultem przez lokalnych wiernych i w ciągu kilku lat została tam zbudowana bardzo prężnie działająca wspólnota polsko-grecka, która się składała ze studentów, którzy przyjeżdżali z Polski na stypendia głównie teologiczne i filologiczne, ale też i przez lokalnych działaczy w Atenach. Ostatnie lata to są okrągłe rocznice, ponieważ w 2007 roku obchodziliśmy 20-lecie istnienia Centrum Kultury Świętej Maryny w Atenach, Centrum Kulturalnego Polsko-Greckiego. W 2018 roku świętowaliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, które również było świętowane w Atenach. A w tym roku mamy okrągłą, setną również rocznicę odnowienia kontaktów polsko-greckich na płaszczyźnie współczesnej, nowożytnej dyplomacji. W tym roku w lutym uroczystości ostrobramskiej ikony Matki Bożej były bardzo uroczyste. Mieliśmy wielu gości z Polski, wielu radnych, posłów przede wszystkim z grupy polsko-greckiej. Również udział wziął prawosławny biskup hajnowski Paweł. Ta działalność jest bardzo ważna, ponieważ często my Polacy, ale też i Grecy nie dostrzegamy tych podobieństw, które są między Polakami i Grekami. Jesteśmy w duszy do siebie bardzo podobni, często kłócimy się o te same rzeczy między sobą, nasza mentalność tak naprawdę też się między sobą nie różni. Może dlatego ta współpraca się układa tak dobrze i coraz lepiej i widzimy jej efekty, widzimy odzew z tego względu, że na każde nasze działanie Grecy odpowiadają zdwojoną działalnością, chcąc również nas wesprzeć, co nas dodatkowo motywuje do pracy. Dwadzieścia dwa lata temu zaczynaliśmy import z Grecji świeże warzywa i owoce. A powoli eksportujemy też polskie produkty do Grecji. I też prowadzamy gastronomię tutaj. Polacy lubią Grecję i Greków. Żona jest Polką, a dzieci mówią, że są pół Polacy, pół Grecy. Jest bardzo dobrze. Połączenia jest fajna i ja też czuję jak w domu tutaj i jesteśmy bardzo zadowoleni. Fundacja Hagia Marina powstała w 2018 roku w Warszawie jako kontynuacja Centrum Kultury Świętej Maryny z Aten. Fundacja oczywiście kontynuuje całą tę działalność ponad 20-letnią, jaką miało Centrum Kultury. Dodatkowo również dołączyliśmy inne działalności, m.in. Fundusz Stypendialny imienia Ojca Gabriela, który zapewnia jednemu studentowi z Polski rok nauki języka w Atenach. Również mamy w planach podobny fundusz, z tym, że dla greckich studentów w Polsce. Od wielu lat również co roku organizujemy wyjazdy młodzieżowe do Grecji. Są to wyjazdy zorganizowane razem ze szkołami. Dotychczas głównie z Podlasia, w tym roku również będzie to województwo łódzkie. Z miastem Piotrków Trybunalski mamy też doskonałą współpracę w tym zakresie. W tym roku również planujemy kilka wyjazdów, również i pielgrzymki prawosławne, pielgrzymki ekumeniczne, ponieważ szlak apostoła Pawła, czyli wspólnego dla nas wszystkich chrześcijan, głównego misjonarza chrześcijaństwa, właśnie ten szlak przebiega głównie w Grecji.
Wjedzie on od rzeki Ebros poprzez Filipopoli, Tesalonikę, przez Ateny aż do Koryntu, gdzie do tych wspólnot apostoł Paweł wysłał aż po dwa listy, zarówno do Tesaloniki, jak też i do Koryntu. Więc ta działalność również religijno-ekumeniczna jest bardzo istotna z tego względu, że znowuż Polacy i Grecy są do siebie bardzo podobni, jeśli chodzi o religijność. Traktujemy religię jako element łączący nasze tradycje narodowe, nasze tradycje etniczne. Na parafii w Krakowie, w której też ksiądz Sawa Syczewski, którą zakładał, w której działał, w której zbudował bardzo prężną wspólnotę, zdarzało się, że przychodzili również ludzie, którzy się deklarowali jako ateiści. Natomiast cerkiew prawosławna jest tak bardzo zakorzeniona w greckiej tradycji, że lgną do niej wszyscy i traktują ją jako wyznacznik moralności i strażnika jedności społeczeństwa. W zasadzie nie byliśmy nigdy w żadnym konflikcie, a na pewno nie takim, który by uniemożliwiał rozwój dobrych ludzkich i międzypaństwowych stosunków. I to teraz szczególnie jest widoczne. Ja z wielką przyjemnością dzisiaj uczestniczyłem w modlitwach związanych między innymi z nawiązaniem przed 100 laty stosunków dyplomatycznych między Polską a Grecją. Grecja była jednym z pierwszych, jeżeli nie pierwszym krajem, który nawiązał stosunki z Polską po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. I z przyjemnością stwierdzam, że kolonia grecka, tak można by nazwać, czy grupa grecka w Polsce, oni się z wielką przyjemnością konsolidują. Mają to szczęście też, że prowadzi ich ojciec Sawa, który jest niezmiernie energicznym człowiekiem. Dał sobie radę w Krakowie, dał sobie radę na pewno i w Warszawie. Zobaczcie, no tak byłem zaprzegowany tym, że to jest grecki święto, zapomniałem powiedzieć po polsku. Ale wiem, że są też parafianie, którzy rozmawiają w tym języku. Więc chciałbym serdecznie Wam wszystkim podziękować dzisiaj za wspólną modlitwę, za to, że przyszliście, chcieliście uczestniczyć razem z nami, z naszymi braćmi i siostrami z Kościoła Greckiego, tak jakże pięknej uroczystości. Dzięki inicjatywie i wsparciu Fundacji imienia ojca Werenfrieda, w której nieocenioną pomoc mieliśmy ze strony jej prezesa, księdza Waldemara Cisło, mogliśmy w tym roku zrealizować nowy kierunek pomocy humanitarnej polskiego rządu. Nasza fundacja była partnerem wykonawczym tego projektu. Przekazaliśmy prawie 200 ton pomocy humanitarnej, żywności, środków czystości i materiałów szkolnych dla dzieci i młodzieży na ręce Kościoła Prawosławnego w Grecji, które zostały później rozdysponowane do ośrodków uchodźczych, które znajdują się pod opieką tegoż kościoła. Dziękuję wszystkim Polakom. Życzymy Wam dużo zdrowia. Niech Bóg wspiera działania rządu polskiego i każdego obywatela i mieszkańca tego błogosławionego kraju, Polski. Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy. Proszę przyjąć ten symboliczny prezent dla pani minister z wyrazami wdzięczności od uchodźców mieszkających w tym ośrodku. Tutaj widać, że Polacy cały czas są z Grekami solidarni, a więc każdy taki gest ze strony Polski, jak i polskiego rządu, czy też polskich obywateli jest bardzo istotny do pokazywania, że jesteśmy my Polacy zawsze na straży solidarności w Europie, że to miało miejsce wcześniej, to się nie zmieniało i to się nie zmienia. Miejmy nadzieję, że Grecja wyjdzie z kłopotów, które ma gospodarczych, że się będzie rozwijać, a jeżeli Grecja się będzie rozwijać, to stosunki także gospodarcze między Polską a Grecją będą coraz lepsze. Mogę powiedzieć, że nigdy tutaj nie czułem się, jakbym był daleko od Grecji. I mimo tego, że jestem w kraju północnoeuropejskim, mnóstwo wspólnych punktów zaczepienia powoduje, że życie Greków i moje prywatne jest tutaj dużo łatwiejsze. Nigdy nie słyszałem narzekań żadnego mieszkającego tutaj Greka. Wszyscy pracują, są zadowoleni. Polska to kraj całkowicie bezpieczny, czysty i zadbany. Kiedy ktoś pracuje, to może również miło spędzać swój wolny czas.
również dzięki temu, że Polacy i Grecy są do siebie tak podobni. Zawsze podziwiałem Polaków za to, że kochają Greków, a Greków za to, że bardzo lubią Polaków, prawda? Te relacje się odwzajemniają, ugruntowują, no a tym bardziej i my, Grecy z Polski lub Polacy z Grecji, nie wiadomo jak się określić, ludzie w każdym razie, którzy mają dwie ojczyzny, bo tak naprawdę tak samo jak i bliskie mojemu sercu są Saloniki, gdzie się wychowałem, tak samo bardzo bliski jest Wrocław, gdzie kończyłem studia, prawda, i stałem się dorosłym człowiekiem. Trzeba było tutaj napomnieć, że właśnie w XIX Piłsudski odwiedził Ateny, prawda, gdzie uzyskał aprobatę rządu greckiego, że uznaje polskie państwo jako wolne i niezależne. Πάντοτε στέκεται κοντά μας, στέκεται κοντά στην ελληνική παιδεία, στην ελληνική κοινότητα και επειδή είναι μαζί μας ο πρέσβης της Κύπρου, ο αγαπητός φίλος, ο κύριος Πέτρος Κέστορας, βεβαίως αυτό ισχύει και για τους Κύπριους αδελφούς. Oczywiście Metropolita Sava zawsze jest blisko nas, zawsze nas wspiera, zawsze nam pomaga. I ponieważ jest również między nami nasz brat, ambasador Republiki Cypru, pan Petros Czestoras, to tyczy się również i greckich Cypryjczyków. Ta miłość obejmuje wszystkich nas. Inicjatywa tworzenia wspólnot zdecydowanie zbliża do siebie wszystkich prawosławnych. Zbliża również wszystkich Polaków, niezależnie czy są prawosławnymi, czy katolikami. Dzięki temu możemy się lepiej poznać i zrozumieć zwyczaje i tradycje naszej ojczyzny, ale też Polski. Nie mieliśmy żadnych problemów co do języków, co do tradycji, kultur. Wszyscy staramy się je szanować tutaj nawzajem i stąd taka gościnność, ale to u nas jest taki dzień powszedni, gdzie właściwie takie rzeczy nas cieszą, radują i sprawiają, że jest nam łatwiej ze sobą być wspólnie tutaj tworząc tą wspólnotę prawosławną. Więc ojciec Sava przyniósł wielki tutaj koloryt do naszej społeczności, że już nie tylko serdeczność, ale też i w praktyce liturgicznej mogli się nasi Grecy, że tak określę już wszystkich z greckiej tradycji osoby, mogły się tutaj poczuć tak bardzo po domowemu. Widzę w ich oczach tą radość, kiedy się spotykają, swoje tradycje, tak jak dzisiejsze nawet święto, mogą kultywować, więc tylko będziemy starać się temu sprzyjać i popierać, żeby taka wspólnota mogła dalej razem z nami tutaj żyć i po prostu pracować.